Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Uzasadnij, że jeżeli a jest liczbą rzeczywistą różną od 0 i a plus 1 przez a równa się 3, to a kwadrat plus 1 przez a kwadrat ma się równać 7. Czyli jakie jest założenie? Założenie jest takie, że a należy do liczb rzeczywistych, a jest różne od 0 i wiemy, że a plus 1 przez a równa się 3. To są nasze założenia. Teza jest taka, że a kwadrat dodać 1 przez a kwadrat równa się 7. Co ja teraz zrobię? Ja wyjdę z założenia i z założenia dojdę do tezy. No to zobaczmy. Skoro z założenia wiem, że a plus 1 przez a równa się 3, to ja podniosę sobie stronami tutaj do kwadratu. Tak może zapiszemy to w ten sposób, do kwadratu. No i zobaczmy, czyli mamy a plus 1 przez a do kwadratu ma się równać 9. Czyli przekształcam założenie. Ze wzoru skróconego mnożenia, przypominam, a plus b do kwadratu to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, czyli tutaj będziemy mieli pierwsze wyrażenie do kwadratu, czyli a kwadrat plus 2 razy a razy 1 przez a plus 1 przez a do kwadratu daje nam 9. Czyli mamy a kwadrat, tutaj a się skraca, czyli dodać 2, dodać 1 przez a kwadrat równa się 9. Zobaczmy, dwójkę przerzucę na drugą stronę i mamy a kwadrat dodać 1 przez a kwadrat równa się 9 odjąć 2, czyli 7. Czyli równa się naszej tezie, czyli to już jest teza. To już jest teza, czyli co kończy dowód. Wyszliśmy z założenia, doszliśmy do tezy, koniec dowodu.